Szczęść Boże, Robert Zawadzki. Jest to program Zrozumieć Antycywilizację. Tematem dzisiejszego odcinka jest rosyjska dezinformacja. Moim Państwa gościem jest publicysta tygodnika Do Rzeczy, dr Wojciech Golonka. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Jak by Pan skomentował ostatnie wypowiedziane przez Pana Komisarza Komisji Europejskiej do spraw klimatu Fransa Timmermansa, który w jednym z holenderskich podcastów powiedział, że Władimir Putin zaatakował Ukrainę, ponieważ chciał przykryć swoją niekompetencję w polityce klimatycznej. No to jest obłęd. Myślę, że nie ma innych słów niż obłęd. To znaczy są ludzie, którzy są już tak oderwani od rzeczywistości, zanurzeni we własnej ideologii, że nawet nie widzą po prostu jak bardzo potrafią być śmieszni z tego typu komentarzami. Konflikt na Ukrainie, wojna na Ukrainie, wojna rosyjsko-ukraińska jest konfliktem wielopoziomowym, to znaczy są różne powody. Ten najbardziej, można powiedzieć, oczywisty, możliwość, ewentualność członkostwa Ukrainy w NATO, ale także kwestie, można powiedzieć, aneksji Krymu i niepodległości tych wschodnich regionów Ukrainy, no to jest, można powiedzieć, wątek najbardziej oczywisty, który nie ma żadnego związku z walką klimatu. Jest to aspekt, można powiedzieć, natury geopolitycznej, natury wizji, strategii obrony z jednej strony Ukrainy, z drugiej strony Rosji, więc tego typu wypowiedzi no niestety pokazują, jak bardzo przywódcy, liderzy Unii Europejskiej potrafią być oderwani od rzeczywistości, zanurzeni w ich po prostu chorej ideologii. Niemiecki minister gospodarki Robert Habeck i ochrony klimatu, wywodzący się z Partii Zielonych, powiedział, że polityka klimatyczna musi zejść na drugi tor, ponieważ są ważniejsze w tym momencie bezpieczeństwo państwa. Czy nie jest to według Pana zapowiedź kompromitacji polityki klimatycznej? Ja chciałbym, żeby tak było. Natomiast przede wszystkim taka wypowiedź pokazuje rzeczywiście, że pewne sztuczne polityki klimatyczne, które właśnie są narzucane przez pewną agendę, która ma przede wszystkim właściwości ideologiczne, a oderwania od realiów, w zderzeniu z tą twardą rzeczywistością, zwłaszcza w obliczu konfliktu wojennego, po prostu okazują się mrzonkami. Tak? Okazują się mrzonkami i w momencie, kiedy jest kwestia, można powiedzieć, zagrożenia bezpieczeństwa energetycznego Unii Europejskiej, poszczególnych krajów Unii Europejskiej, to okazuje się, że wymuszone odejście od takich surowców energii, takich źródeł energii jak węgiel, jest po prostu czymś skrajnie niebezpiecznym, bo może po prostu nastąpić taka chwila, gdzie nie będzie tego podstawowego źródła. Co by było, gdyby obecnie Moskwa zdecydowała się na przykład na zamknięcie kurka z gazem, tak? Te zapasy w krajach Unii Europejskiej są na tyle małe, że mogłoby po prostu dojść do katastrofy humanitarnej na przykład. Więc musimy mieć gospodarkę, musimy mieć, można powiedzieć, energię, która jest bezpieczna, która w przypadku konfliktu zbrojnego tuż za naszymi granicami nie będzie, można powiedzieć, zagrożona. W momencie, kiedy premier Morawiecki ogłosił embargo na rosyjski węgiel, co się stało? Ceny węgla w Polsce bardzo mocno poszły w górę, dlatego że zapowiadany węgiel z Australii jeszcze tak ma się rozumieć, nie dopłynął. No i to właśnie pokazuje, można powiedzieć, no nazwijmy to wprost, absurdy polityki klimatycznej, która odcięła nas od naszych tradycyjnych źródeł energii. Przecież Polska leży na węglu, no ale wybieranie tego węglu, wydobywanie tego węgla jest ponoć niebezpieczne dla naszego klimatu. No, summa summarum okazuje się, że ta polityka po prostu może się okazać tak naprawdę niebezpieczna dla naszych państw w przypadku wojny. Więc ta wypowiedź należy interpretować właśnie w tym duchu. Przy czym czy to oznacza, że odejdziemy, można powiedzieć, od Zielonego Ładu, że uwzględnimy to bezpieczeństwo energetyczne, o którym powiedziałem? Chciałbym, żeby tak było, ale obawiam się, że może być tak, że wojna się skończy i wtedy te priorytety Zielonego Ładu wrócą i nikt niekoniecznie wyciągnie tak daleko idących konsekwencji. Znajdzie się alternatywne źródło dla gazu od Rosji i nikt nie będzie wracał do tego tematu. A myślę, że ta wojna powinna nas skłonić właśnie do tego, żeby zrewidować wiele, wiele rzeczy, przede wszystkim jeśli chodzi o
o bezpieczeństwo energetyczne poszczególnych krajów Unii Europejskiej. Mhm. Powiedział Pan o rewidowaniu tutaj polityki klimatycznej. Warto też odnotować, że Frans Timmermans, o którym wcześniej żeśmy już mówili, komisarz Komisji Europejskiej, wypowiedział się, że nie ma tu mowy o reformie parapodatku EU ETS. No i teraz też nasuwa się pytanie, jeżeli chodzi o stronę niemiecką. Dlaczego Olaf Scholz, kanclerz, tak delikatnie wypowiada się no, na temat tego, co się dzieje w Rosji, na Ukrainie? To nie jest tak, że on się delikatnie wypowiada, natomiast z punktu widzenia, można powiedzieć, decybeli i stanowczości, którą słyszymy z Warszawy, to rzeczywiście wypowiedzi Berlina są o wiele bardziej stonowane. To wynika z różnych rzeczy. No przede wszystkim Niemcy nie obawiają się jakiegoś bezpośredniego ataku ze strony Rosji, więc myślą nie przede wszystkim o Ukrainie, myślą przede wszystkim o swoim własnym bezpieczeństwie, o swojej własnej gospodarce i to jest, można powiedzieć, nawet zrozumiałe. To zrozumiałe, oni mają, można powiedzieć, inny interes narodowy, na przykład niż kraje bałtyckie, niż Polska, niż Ukraina. Natomiast jeśli chodzi o kwestie jedności, wypracowania jedności, stanowiska Unii Europejskiej w momencie, gdy tak silny gracz jak Berlin mówi innym głosem na przykład niż Warszawa, no to wypracowanie takiego jednolitego stanowiska jest niemożliwe. Tak jak mówię, Niemcy dbają przede wszystkim w tym momencie o swój interes gospodarczy i to jest zrozumiałe. Nikt, można powiedzieć, nie chce przepłacić za tą wojnę, mieć wygórowane ceny energii, które eskalacja tego konfliktu może powodować, więc to jest wybór między radykalnymi sankcjami, które niosą za sobą zwiększone koszty, albo między polityką, która jest, można powiedzieć, bardziej koncyliacyjna. I znalezienie tutaj, można powiedzieć, złotego środka jest czymś szalenie trudnym. Mm-hmm. No, mówił Pan przed chwilą właśnie tyle o tym bezpieczeństwie energetycznym, no i że znalezienie jakiegoś środka jest czymś trudnym, ale oczywiście to, że mogło w ogóle dojść do takiej patowej sytuacji, to też jest przyzwolenie niektórych działań, no nie tylko gospodarczych, ale też w sporcie. No tutaj warto zacytować, że zgodnie z oświadczeniem prezesa klubu piłkarskiego Czerwona Gwiazda Belgrad, klub nie usunie logotypu Gazpromu ze swoich koszulek. No jak mogą na tego typu działania zareagować zwykli Serbowie? Znaczy, inna w ogóle jest kazus Serbii, a inny jest kazus Niemiec, tak? Serbia nie jest w Unii Europejskiej i Serbia doświadczyła, można powiedzieć, zbrojnej interwencji, bardzo kontrowersyjnej interwencji NATO w swej formie, tak, w latach 90., gdzie nie tylko były bombardowane cele militarne, ale także cele cywilne. W związku z tym widać bardzo wyraźne prorosyjskie nastroje w Serbii, dlatego że Rosja wówczas, można powiedzieć, wypromowała się na sojusznika Serbii i utrzymuje, można powiedzieć, dotychczas taki wizerunek. Stąd w ostatnich dniach można było zobaczyć nawet wiece silnego poparcia dla Rosji, więc to nie jest tak, że będzie to odebrane w Serbii jako jakaś decyzja kontrowersyjna. Oni mają, można powiedzieć, inny kontekst historyczny i można powiedzieć, w momencie, kiedy oni byli przedmiotem agresji, która nie miała proporcji w stosunku do problemu, ówczesnego problemu geopolitycznego, to w związku z tym w pewnym sensie się solidaryzują z Rosją w momencie, kiedy Rosja jest tutaj, można powiedzieć, przedmiotem zmasowanego potępienia ze strony krajów Zachodu. Więc akurat ta decyzja mnie nie dziwi, trzeba ją zrozumieć w kontekście historycznym. Natomiast, tak jak powiedziałem, Niemcy mają swój punkt widzenia, Francja ma też swój punkt widzenia i trzeba jeszcze zrozumieć jedną rzecz, że Niemcy i Francja są współodpowiedzialne za ten konflikt, w tym sensie, że były to państwa, które były gwarantem porozumień mińskich. I w tym momencie w porozumieniach mińskich, można powiedzieć, zaangażowały swój autorytet i nie były w stanie wyegzekwować ani na Rosji, ani na Ukrainie implementację tych porozumień, które, wiadomo, dla Ukrainy były niekorzystne, ale można powiedzieć, podpisy tam były i Niemcy, Berlin i Paryż skoro zobowiązali się, aby wyegzekwować te porozumienia. Nie udało im się to, a było to jedną z przyczyn
można powiedzieć, powodów do wojny, no to mając tą pewną współodpowiedzialność polityczną, tą porażkę, trudno teraz oczekiwać od tych stolic, że będą na pierwszej linii frontu takiego podejścia najbardziej potępiającego Moskwę, dlatego że one odniosły porażkę tutaj, można powiedzieć, dyplomatyczną przez ostatnie kilka lat, no i więc też ich reakcja jest z tym związana. Mhm. A jakby pan ocenił, no bo skoro jesteśmy jeszcze w temacie sportu, no te tutaj sponsoring naprawdę Gazpromu wielu no, dziedzin sportu w Europie. Czy mówimy o dezinformacji, można mówić o wieloletniej akcji, można powiedzieć, wizerunkowej, promującej, ocieplającej wizerunek Rosji, tak? Przecież ten sponsoring Gazpromu, on był widoczny przez ostatnie lata na różnych imprezach sportowych, w piłce nożnej. Można mówić też o dezinformacji na przykład programów ekologicznych, w tym sensie, że odchodzenie od węgla na rzecz gazu również było na rzecz Rosji, czy też uzależnianie rynków europejskich od rosyjskiego gazu, więc też jest pytanie, na ile różne agendy ekologiczne nie były także efektem szerszej skali dezinformacyjnej, w tym sensie, że to uzależnianie jest na rękę Rosji, więc można powiedzieć, każdy kraj, który chce mieć podmiotowość mocarstwową, jest zrozumiały, że będzie prowadził politykę, która z jednej strony będzie promowała, ocieplała jego wizerunek, z drugiej strony będzie dokonywała różnych działań. Rosja nie może liczyć na poparcie mediów zachodnich, nie ma, można powiedzieć, silnych ośrodków medialnych na Zachodzie. Dosyć łatwo jej media anglojęzyczne zostały odcięte, można powiedzieć, od Zachodu w chwili tego konfliktu, więc to nie był kraj, który mógł, można powiedzieć, działać poprzez media, jak na przykład Niemcy. Tak? Niemcy są krajem, który może oddziaływać poprzez swoje media, które na przykład są również w Polsce, tak? Media, które należą do niemieckiego kapitału, do niemieckiego rynku medialnego tak naprawdę. Rosja nie miała takich narzędzi, więc wtedy kraj używa takich narzędzi, jakie ma, między innymi na przykład sponsoring w sporcie może być takim narzędziem. Więc no nie jest to coś, co powinno nas to dziwić. Wiadomo, że w momencie, kiedy dochodzi do wojny, no to wszyscy wtedy szeroko otwierają oczy i się zastanawiają, czy zostaliśmy oszukani, czy daliśmy się oszukać, jak to jest możliwe, że kraj, który jest agresorem, na przykład miał tutaj u nas reklamy. Mhm. No właśnie, powiedział pan o skali dezinformacji, a teraz też warto zadać sobie pytanie, dlaczego terror Putina powoduje, że ludzie boją się mieć w Rosji własne tutaj zdanie, a reszki mediów niezależnych od Kremla są tam zamykane. To znaczy, nie ma się co dziwić, że kraj, który jest w stanie faktycznej wojny, kontroluje przekaz medialny po to, żeby uniknąć rozruchów w kraju, przewrotów. Więc kontrola mediów, którą nawet widać w pewnym sensie także w krajach zachodnich, tak? Przy czym to, co jest kontrolowane, to przekaz, który byłby wyraźnie prorosyjski, no to taki przekaz będzie albo napiętnowany, albo wręcz podlegał pod śledztwa różnych agencji wywiadowczych. Więc to samo jest po stronie rosyjskiej i to jest jeszcze bardziej spotęgowane, dlatego że ten kraj jest w stanie wojny i władza, która idzie na wojnę, nie może sobie pozwolić na to, aby doszło tam do jakichś rozruchów, więc kontrola medialna jest jak najbardziej, można powiedzieć, nie ma w tym nic dziwnego. Każdy kraj stosuje coś takiego. W przypadku Rosji, można powiedzieć, no, nie jest to kraj demoliberalny, tak? Tam ta swobody, można powiedzieć, wypowiedzi istnieją do pewnej granicy, istnieje pewna granica skali krytyki, która jest tolerowana, inaczej te media są napiętnowane, więc to też nie jest coś, co w jakiś szczególny sposób odbiega w ogóle od tej, nazwijmy to, już coraz dłuższej tradycji, tak, która istnieje po prostu w Moskwie. Nie należy się temu dziwić i tak po prostu funkcjonuje Rosja, a w przypadku wojny jest po prostu ten element spotęgowany, bo nie da się prowadzić wojny, nie kontrolując jednocześnie wyraźnie przekazu we własnym kraju. A jakby pan ocenił, co może być genezą właśnie tego demoliberalnego przekazu mediów? Znaczy,
Trzeba zrozumieć ten konflikt w nieco szerszym kontekście. Kraje typu jak Rosja na przykład, tak? Czy kraje jak Chiny, czy nam się te kraje podobają, czy nie, są wyczulone na to, aby zachodnie ośrodki, czy to organizacje międzynarodowe, czy to zachodnie rządy poprzez swoje agendy, poprzez swoje organizacje, nie wywróciły porządku, który panuje w tamtych krajach. Po to, żeby pan na przykład George Soros nie przyjechał ze swoimi organizacjami społeczeństwa otwartego, wpompował w nie pieniądze i następnie te organizacje będą urabiały opinię publiczną w taki sposób, że ten porządek, który tam panuje i ośrodki władzy po prostu zostaną na dłuższą metę tej władzy pozbawione. Więc można powiedzieć, to jest szersza strategia obrony władzy, obrony ładu, który tam panuje, także przed tego typu organizacjami. Więc można powiedzieć, to nie tylko chodzi o krytyków obecnego, można powiedzieć, wojny, tak, którzy mogliby robić masowe manifestacje w Rosji, dążące nawet do obalenia władzy, ale tak także tu się wpisuje, można powiedzieć, w szersze narzędzie kontroli w ogóle, można powiedzieć, tego, co się dzieje w kraju, ale także można powiedzieć i systemu obronności tegoż tej władzy. Więc no, taki jest kontekst. Rosja, jeżeli chce być mocarstwem, a ma ewidentnie takie dążenia, jest to kraj przecież, jest to potęga nuklearna, jest to kraj, który prowadzi misje kosmiczne, jest to kraj olbrzymich surowców, jest to kraj potężnej armii, niezależnie czy ta armia odnosi sukcesy czy porażki w tym momencie w Ukrainie, przecież to jest potęga militarna, no to taki kraj siłą rzeczy, jeżeli chce utrzymać swój status i nie zostać, można powiedzieć, osłabiony przez kraje, które postrzega jako swoich potencjalnych wrogów, będzie się chroniła wszelkimi tego możliwymi środkami, a do najważniejszych należy więc kontrola przekazu medialnego i kontrola tego, co się dokonuje na płaszczyźnie promowania różnych idei społecznych. No, powiedział pan też o Chinach, ale to jest bardzo ciekawe, jaka jest rola Chin w tym całym, no tak naprawdę, agresji Rosji na Ukrainę, no bo jednak też tam giną cywile, giną dzieci, a Chiny jednak jasno deklarują, że to jest operacja specjalna, a nie atak. Znaczy, rola Chin jest taka, że Chiny są gwarantem w tym momencie Rosji. Na początku lutego, kiedy Władimir Putin był w Pekinie, padła wspólna deklaracja ze strony Moskwy i Pekinu, wspólne stanowisko w sprawie braku zgody na dalsze poszerzanie się NATO. Więc ten kazus belli rosyjski, można powiedzieć, ma poparcie Chin z jednej strony. I to jest, można powiedzieć, bardzo wyraźny sygnał dla nas, że eskalacja tego konfliktu, która zmierzałaby do bezpośredniej konfrontacji państw Zachodu, NATO, Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii z Rosją, oznaczałaby realnie trzecią wojnę światową, w której sojusznikiem Rosji byłyby Chiny. Więc konflikt naprawdę straszliwy i można powiedzieć o niesłychanym zasięgu. Ale z drugiej strony fakt, że Chiny są gwarantem Moskwy, Rosji, to jest to o tyle dobra informacja, że wszelkie naciski na Chiny zwiększają, można powiedzieć, nasze bezpieczeństwo. Ja nie wiem, czy dyplomacja na poziomie Unia Europejska, Pekin, Warszawa, Pekin nie byłaby nawet o wiele bardziej skuteczniejsza, jeśli chodzi o skutki, czy też zapewnienia, jeśli nie rozwiązania kryzysu na Ukrainie, ale bezpieczeństwa na przykład Unii Europejskiej i Polski, poprzez negocjacje dyplomatyczne właśnie z Pekinem, dlatego że największym graczem, który ma największe możliwości wywarcia tutaj nacisku na Moskwę, to nie jest Unia Europejska, to nie jest nawet polityka drastycznych sankcji. Wydaje mi się, że największym możliwością nacisku ma właśnie Pekin. Trzeba pamiętać, że w czasach PRL-u, kiedy była, można powiedzieć, były te epoka ludów wiosny i było niebezpieczeństwo także w pewnym okresie pacyfikacji Warszawy, to właśnie nacisk Pekinu na Moskwę uniemożliwił, można powiedzieć, Chiny dały Rosji do zrozumienia, że nie będą tolerowały pacyfikacji Polski. Więc to jest ważna informacja i paradoksalnie Chiny mogą być tutaj naszym sojusznikiem, naszego bezpieczeństwa. Taka przynajmniej jest moja osobista opinia. Dziękujemy panu doktorowi za udział w naszym programie. Pozdrawiam, z Panem Bogiem. Z Panem Bogiem, dziękuję za zaproszenie.
Dziękuję również szanownym Państwu za oglądanie naszego programu. Pozdrawiam, z Panem Bogiem.